ale kochanie, nie tak. Tu wyjechałaś, tu jest krzywo. Moja mama zawsze mówi tak. Taka rada dla mężów. Jeżeli wasza kobieta robi coś źle, pomóżcie jej. Powiedzcie, jak robiła to wasza mama. A ona z pewnością doceni waszą radę i zacznie się do niej stosować. No patrz, Bartek będąc w pracy kupił Marcie taki piękny bukiet kwiatów. Widać, że o niej myśli. A ty nigdy o mnie nie myślisz. Kochanie, ale przecież ja będąc w pracy non-stop o tobie myślę. Non-stop. Naprawdę? Non-stop i tylko o tobie. Połowa kwietnia, a jest tak zimno, że zaraz mi ręce odpadną. Kto by pomyślał, że w XXI wieku nie można było płacić kartą? Ja tam do płacenia gotówką nic nie mam. To jest ostatni bastion wolności. Padnie gotówka, to... No nie. Nie mam karty. Muszę zostawić w domu? A, czekaj! Ja chyba mam tą kartę. Jak ty masz moją kartę? Skąd masz moją kartę? A, czy to ważne? Proszę. Wrócimy do domu, to i tak chcę poznać historię mojej karty w twoim portfelu. Co do jasnej. Zimno. No patrz! Jest tak zimno, że nawet bankomat pokazuje na minusie. Rozumiesz? No i ona wtedy powiedziała, że nie przyjedzie. Co? Dwa razy Amerykano poproszę. Ale ja nie mam ze sobą pieniędzy. Ale to nie jest żaden problem. Serio? No! Dzięki. Raz Amerykano poproszę. A co mi tam rysujesz? Co tam malujesz? Serduszko? Tak. Ładne. Kocham. Mogę zobaczyć? No. Ale te jaja takie wielkie, a ten chuj taki malutki wyszedł. No brzmiałe. Są bycze. Naprawdę, chcę poznać historię twojej karty w moim telefonie. Nie można było płacić kartą. Ja tam do płacenia gotów. Wrócimy do domu, to chcę poznać historię mojej karty w twoim telefonie. Skąd mi się wzięło z tym?